sztukami. Tematem dzisiejszej lekcji będzie zliczanie jako wstęp do dodawania. Przygotujmy sobie potrzebne nam narzędzia. Klocki w różnych kolorach, karty oraz różnokolorowe kostki. Rozpoczniemy od rozgrzewki. Będziemy liczyli jak najdalej. Warto to ćwiczenie powtarzać jak najczęściej, aby poszerzać zakres liczenia. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. A teraz przejdźmy do zasadniczej części lekcji. Będziemy budowali wieżę z klocków. Wybieram sobie dwie kostki, patrzę ile mi wypadło, a następnie wybieram sobie odpowiednią ilość klocków w kolorach żółtym i zielonym. Mamy 4 zielone i 5 żółtych. 1, 2, 3, 4, 5. Łączymy nasze klocki w wieżę, a następnie przeliczamy ile razem mi wypadło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobieramy odpowiednią kartę i podpisujemy 9. Po kilku przykładach wykonanych w ten sposób przechodzimy do następnego. Daję dziecku wcześniej przygotowaną już przeze mnie wieżę i proszę, aby podpisało kostkami w odpowiednich kolorach. Liczymy. Mamy 1, 2, 3 klocki czarne, 1, 2, 2 niebieskie oraz 1, 2, 3, 4, 5 żółtych. Teraz musimy zliczyć wszystkie klocki razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobieramy odpowiednią kartę i podpisujemy. Aby trochę utrudnić to ćwiczenie, możemy dać dziecku wieżę z losowo ułożonymi klockami. Liczymy ile mamy różowych. 1, 2, 3, 4, 5. Ile mamy zielonych? 1, 2, 3. I ponownie zliczamy wszystkie klocki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podpisujemy kartą. W ostatnim ćwiczeniu będziemy budowali wieżę z zadanej przez nas ilości klocków w kilku kolorach. Prosimy, aby dziecko ułożyło wieżę z 8 klocków w 3 kolorach. No to wybieramy sobie na przykład 4 białe, dokładamy 2 niebieskie i sprawdzamy, czy jeszcze musimy dołożyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widzimy, że jeszcze nam brakuje. Dołożymy sobie jeszcze klocek żółty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nadal nam brakuje. Dokładamy kolejny żółty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz nam się zgadza. Podpisujemy odpowiednimi kostkami. 4 białe, 2 niebieskie i 2 żółte. Wykonajcie w ten sposób jak najwięcej przykładów. Pamiętajcie, że możecie budować wieże z 2, 3, a nawet 5 kolorów. Dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was na naszego Facebooka i Instagrama Ucz się z domu. Do zobaczenia!